Podziałem punktów zakończył się piątkowy mecz 27. kolejki piłkarskiej drugiej ligi pomiędzy KS ROW 1964 Rybnik i Olimpią Elbląg. Rybniczanie mieli sporo szczęścia, ponieważ remis uratowali w samej końcówce, kiedy to na listę strzelców wpisał się Szymon Jary. Mimo tego zespół trenera Piotra Piekarczyka przesunął się w dół ligowej tabeli i znajduje się obecnie w strefie spadkowej. 13 punktów. Taki dystans dzielił w tabeli drużynę KS ROW 1964 Rybnik i Olimpii Elbląg przed piątkowym meczem 27. kolejki drugiej ligi. Za faworytów można było zatem uznać gości, którzy po cichu marzą jeszcze o awansie do pierwszej ligi, gdyż ich strata do ścisłej czołówki nie jest duża. Rybniczanie muszą zaś szukać punktów w każdym spotkaniu, bo coraz bardziej w oczy spogląda im widmo spadku. W pierwszej połowie optyczną przewagę mieli Rybniczanie, którzy stworzyli sobie kilka okazji do objęcia prowadzenia. Niestety pod opiecznym trenera Piotra Piekarczyka zabrakło skuteczności i na przerwę drużyny schodziły przy bezbramkowym remisie. Po zmianie stron do głosu doszli goście z Elbląga i szybko udokumentowali to golem. W 54. minucie Daniela Kajzera pokonał Jakub Bojas. Po tym ciosie miejscowi długo nie mogli się podnieść, ich gra nie wyglądała już tak dobrze jak przed przerwą. Rybniczanie grali jednak ambitnie do samego końca i zostali za to wynagrodzeni. W 88. minucie w zamieszaniu pod bramką Olimpii najlepiej zachował się Szymon Jary, który zdołał doprowadzić do wyrównania. Wynik 1-1 utrzymał się do końca spotkania, a na pomeczowej konferencji obaj trenerzy żałowali, że ich ekipom nie udało się zgarnąć pełnej puli. Takich meczów jak ten, czyli takich scenariuszy, w których tracimy bramkę w końcówce i nie udaje nam się korzystnego wyniku dowieść do końca. Już mieliśmy kilka, zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Natomiast w dzisiejszym akurat meczu myślę remis w moim odczuciu odzwierciedla to, co działo się na boisku. Szkoda punktów, bo mówię, te dwa mecze były w naszym zasięgu i z Poronią, praktycznie Warszawa i tu. Także tu udało nam się to, cośmy stracili w ostatnich minutach. W sumie tu udało nam się, jakby Łozia wróciła w ostatniej minucie, w ostatnich minutach udało się zremisować. Jeden zdobyty przez ROW punkt nie uchronił zespołu przed przesunięciem się w tabeli do strefy spadkowej. Rybniczanie mają obecnie na swoim koncie 27 punktów i plasują się na 15. miejscu. W najbliższą sobotę nasza drużyna zagra na wyjeździe z Wartą Poznań i będzie to kolejny bardzo istotny mecz w kontekście walki o utrzymanie.